Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie gorących pytań telewizji w Polsce.pl. Drodzy Państwo, dzisiaj będziemy dyskutowali o polityce miłości, bo tej polityce miłości, o której wielokrotnie mówił Donald Tusk, no to widać, że jak w piosence pana Organka i tylko nie ma miłości jak na razie, ponieważ opozycja kłóci się z Donaldem Tuskiem, inne partie opozycyjne kłócą się z nim na każdym kroku. Ale my będziemy rozmawiać na ten temat z ludźmi zupełnie niekłótliwymi, ale bacznymi obserwatorami tego, co się w polskiej polityce dzieje. Aleksandra Jakubowska, witam cię bardzo serdecznie. Znana Państwu doskonale tutaj z naszego szklanego albo komputerowego ekranu. I Marcin Wikło, wicenaczelny tygodnika sieci. Witam cię, Marcinie, bardzo serdecznie. Dzień dobry, ja z wami na pewno się kłócił nie będę, no, ale w sumie zobaczymy. Zobaczymy. W każdym razie, kto się czubi, ten się lubi, mawiają, więc może wszystko, może ja po prostu niepotrzebnie przygotowałem tego typu program, ale rzeczywiście bijatyka całkiem duża. Przeczytam jednego tweeta z wczoraj, to Michał Kobosko, no oczywiście jest Polska 2050. Sądząc z dzisiejszego wściekłego ataku troli platformerskich na Szymona Hołownię, to będzie rok prawdziwej miłości na opozycji. Pytanie, czy to się dzieje za wiedzą Donalda Tuska, czy za jego plecami. Jeden komentarz niezwykle mnie rozbawił, z jego inicjatywy, przecież to misjonarz miłości, napisał pewien twitterowicz. Olu, takich bijatyk między Szymonem Hołownią, Tuskiem a SLD, o czym SLD, no widzicie Państwo, lewicy, już nie ma SLD, takich sytuacji jest więcej. O co tutaj w tym tygielku według ciebie oczywiście chodzi? Czy to jest pozorowana akcja, czy to jest takie pozycjonowanie się przed ostatnią prostą, przed ewentualnymi wyborami i pilnowanie swojego ogródka? Zanim odpowiem na twoje pytanie, to taka mała dygresja. Otóż jak się mówi o Donaldzie Tusku, że on chce rozmawiać językiem miłości, to mnie się natychmiast przypomina fragment z książki Grzegorza Jankowskiego, byłego redaktora naczelnego Faktu, który opisywał swoją pracę dziennikarską w owym okresie. I on opisuje taką sytuację, kiedy miało dojść do debaty Donalda Tuska z Lechem Kaczyńskim. I kiedy tam dość ostro było przed tą debatą, wymiana ostra poglądów, kiedy się nawet już pan Lech Kaczyński zdenerwował do tego stopnia, że chciał zerwać tą debatę, ale w końcu się to udało. I wtedy Donald Tusk, wstając, oblał Lecha Kaczyńskiego kawą. I potem Grzegorz Jankowski pisze, że przyznał mu się, że zrobił to specjalnie, żeby wyprowadzić Lecha Kaczyńskiego z równowagi. I to zawsze ten język miłości i te zachowania pełne miłosierdzia mi stają przed oczyma, kiedy to sobie wspominam. Natomiast co się stało? No stało się moim zdaniem to, że albo Donald Tusk miał najmniejszego pojęcia o tym, co się dzieje na polskiej scenie politycznej, bo w ogóle go to na salonach europejskich nie obchodziło, albo posłuchał złych doradców, którzy go przekonali, że jak on wróci, to on sobie po prostu tą całą resztę opozycji weźmie na tacy. Pomogą media, które też śrubę dokręcają. Będą mówiły, że tylko Donald Tusk jest tym, no niemiecka prasa, tam jak było ten Ober Führer, tak? No, mniejsza o to, nie będziemy mówić po niemiecku. W naszej telewizji nie będziemy mówić po niemiecku. Tak, Führer Deutschland u nas nie ma. Tak, i proszę Państwa, no i co się okazało? No okazało się, że to nie jest wcale takie proste, więc ja myślę, że teraz to, co się dzieje, to jest gra na wielu fortepianach, że oficjalnie Donald Tusk będzie mówił o tym, że należy kochać i tworzyć silną opozycję, która będzie twardą ręką po wygranych wyborach rządziła razem, a z drugiej strony, no właśnie takie trolle, o których pisze nie tylko troll, ale także przecież poważni politycy Koalicji Obywatelskiej, będą też szpile wsadzali, gdzie mogli. No zaczyna się od najsłabszego członu tego całego teatru politycznego po stronie opozycyjnej, najsłabszego, jeżeli chodzi o wyniki, prawda? No może PSL to mniej, ale PSL też nie wiadomo, czy w ogóle wejdzie do parlamentu. No ale lewica, prawda? Próbuje się lewicę rozbić, próbowało się nie dopuścić do zjednoczenia Wiosny Biedronia z SLD i powstania nowej lewicy, w czym bardzo pomagali Donaldowi Tuskowi Leszek Miller i inni byli przeciwnicy Włodzimierza Czarzastego. No i myślę, że to do tego zmierza. To znaczy albo się lewica, albo się opozycja podporządkuje Donaldowi Tuskowi, albo się nie podporządkuje i wtedy trzeba będzie odebrać jej
tym członom opozycji jak największą liczbę wyborców. Tylko że tutaj już do Marcina Wilkło kieruję pytanie, no ale wszyscy pamiętamy, co się stało, kiedy Lewica w 2015 nie weszła do Sejmu i pewna układanka polityczna, która się tam jawiła na horyzoncie, ona się po prostu rozsypała jak domek z kart, a Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybór. Oczywiście wiele innych czynników na to miało wpływ, no ale ten też, przyznajmy, po latach szczerze również. No to co tam się dzieje? Jak ty uważasz, Marcin, w którą stronę to idzie? To jeszcze do tamtego czasu. Wtedy Donald Tusk porozrzucał takie koła ratunkowe, które nie do końca rozumieliśmy, bo przecież postkomuniści weszli do Europarlamentu na przykład z list Platformy Obywatelskiej. Na plecach i za pieniądze Platformy, tak. Mhm. Dokładnie tak. Dzisiaj widzimy, że oni jakby spłacają ten dług. Ola powiedziała tutaj o Leszku Millerze, tak, to jest człowiek absolutnie wierny w tym momencie Tuskowi i ma być mu za co wdzięczny, więc on też pomaga w tym rozdrabnianiu Lewicy. Ja dzisiaj rozmawiałem w Telewizji Polskiej rano z Marcinem Kulaskiem, czyli sekretarzem generalnym Nowej Lewicy, i on mówi, że to nie jest tak, jak sobie Donald Tusk myśli, że wjedzie tutaj na tym białym koniu, na którym go usadzano już nawet na okładkach, wydawałoby się, poważnych tygodników, i sobie wszystkich podporządkuje, a wszyscy jak po sznureczku za nim pójdą. Każda z tych partii, nawet jeżeli mają tworzyć jakiś szerszy blok antypisowski, bo tego nie ukrywają, chce mieć swoją podmiotowość i to jest jakby normalne. Natomiast Donaldowi Tuskowi nie wyszedł pewien numer związany, ja do tej pory twierdzę, z Jarosławem Gowinem, to znaczy Gowin wyprowadził ze Zjednoczonej Prawicy zbyt mało posłów, by udało się zmienić większość sejmową, no i na taką nie do końca ubitą ziemię tutaj przyjechał Donald Tusk, a że jest człowiekiem, który jeżeli coś idzie nie po jego myśli, to traktuje politykę tak po boksersku i swoich przeciwników jak przeciwników w ringu, to znaczy potrzebuje kogoś znokautować, tak fizycznie wyeliminować wręcz, do takiej nienawiści przecież on nawołuje, no to dokładnie z tym teraz mamy do czynienia. To jest takie uporządkowanie, no bo niby mówimy, dobra, jest lider opozycji, no bo Tusk trochę poukładał tą scenę opozycyjną. No zabrał Hołowni, tak? Mhm. Ale zabrał Hołowni, tak. To się wszystko gdzieś w tym tygielku rozegrało. Prawo i Sprawiedliwość w zasadzie nie straciło, bo to przesilenie połowy drugiej kadencji, bo pewne kryzysy ogólnoświatowe, które wpływają na sytuację w Polsce, bo sytuacja covidowa, bo nasze zmęczenie całą tą sytuacją jednak nie powoduje, że PiS jakoś znacząco traci. Dobra, w tym momencie jest większość samodzielna, ale to jest ciągle partia, która jest jeszcze przed wdrożeniem tak naprawdę tego największego planu, czyli Polskiego Ładu, którego efekty dobre, mam nadzieję, w tym roku wszyscy odczujemy. I wydaje mi się, że ta większość samodzielna po raz trzeci dla Prawa i Sprawiedliwości ciągle wisi gdzieś na horyzoncie. I myślę, że Donald Tusk to czuje, wie, rozumie i dlatego on już tak pazurami w tym momencie wydrapuje sobie ten fotel lidera po stronie opozycyjnej. Ale jak widać, łatwo mu nie będzie. Czytałem ciekawą opinię, z której wynika, że zostając na sekundę przy Prawie i Sprawiedliwości, że ten elektorat Prawa i Sprawiedliwości często wychodzi z głównego pokoju i przechodzi do przedpokoju, ale nie wychodzi z tego jednego domu, bo zastanawia się, bo różne czynniki na jego działają. Posłuchajmy w takim razie jeszcze chwilę, Olu, jeśli pozwolisz, Marcinie, krótkiej wypowiedzi, no właśnie, ważnego polityka Lewicy w kontekście Donalda Tuska. Bardzo bym serdecznie prosił pana Donalda Tuska, żeby Lewicę przestał atakować, bo wróg tak naprawdę i przeciwnik jest w PiS-ie, a nie w Lewicy, w Platformie, czy w panu Hołowni, czy w panu Kosiniaku. No i tyle. Wie pan, to po prostu przyjdzie czas pewnie na wszystko. Ale nie mówi pan dzisiaj twardego nie wspólnym listom z Platformą? Nie, nie mówię twardego nie żadnym listom i żadnym tworzeniom list na opozycji. Ja mam nieodparte, Olu, wrażenie, słuchając, czy wsłuchując się, czy wczytując się w słowa polityków opozycji, że oni się przestali Tuska bać. To znaczy, że to jest trochę taka sytuacja, w której od lipca, no jaką mamy sytuację? No, Hołownia stracił, ale trzyma te swoje 10-14%, jakby na to nie patrzeć. Platforma tak naprawdę jest na poziomie 24-26%. A Lewica bardzo słabo, moim zdaniem, sondażowo w porównaniu do wyników wyborów z 2019 roku, ale tę swoją siódemkę, 7% jakoś utrzymuje. Czyli tak, przeżyli, mówiąc terminologią wojskową, tę nawał artyleryjski, potem poszły 2-3 natarcia, jakoś to odparli, no okopali się chłopcy i dziewczęta i chłopcy i tak trochę mamy sytuację jak z pierwszej wojny światowej, wojny pozycyjnej, ale już ten mniejszy już tak bardzo tego dużego smoka się nie boi. Taka jest moja oczywiście ocena subiektywna tego, co widzimy dzisiaj, ale to się zaczyna robić naprawdę ciekawe. No tutaj Włodzimierz Czarzasty właśnie wystąpił jako piewca tego języka miłości, bardzo koncyliacyjnie, ale proszę państwa, proszę nie ulegać temu złudzeniu. Jest to twardy, ostry polityk i naprawdę Donald
Donald Tusk no, nie bardzo wie, na kogo się porywa, bo nie zna chyba Włodzimierza Czarzastego, a on potrafi przeprowadzić swój plan polityczny i to może być rzeczywiście no, trudny, bardzo trudny czasie, przeciwnik tak. dla Donalda Tuska, a wydawać by się mogło, że łatwy. Natomiast tutaj no, ja myślę, że nie boją się, a po drugie wyciągają wnioski z tego, co się dzieje. To znaczy widzą, jak te partie, które poszły na wspólnej liście w wyborach parlamentarnych, czyli na przykład Inicjatywa Polska Barbary Nowackiej, Nowoczesna, Szłapki i Lubnauer, czy też Zieloni, no zostali wchłonięci przez Koalicję Obywatelską i właściwie nie mają nic, przez Platformę Obywatelską, właściwie nie mają nic do powiedzenia. No, oczywiście mogą występować, może. Często pani Katarzyna Lubnauer występuje w telewizji, ale ona jest utożsamiana już z Platformą Obywatelską, a nie z żadną partią. Więc oni też tracą swoją podmiotowość. Poza tym wiedząc, że jednak mają już od dłuższego czasu w prognozach przekroczenie tego progu wyborczego i to z różnym rezultatem, nawet w przypadku Hołowni dwucyfrowego, wiedzą, że lepsze, że tak powiem, więcej warunków można stawiać po wyborach, kiedy się tworzy koalicję, niż w momencie, kiedy będzie ta lista wyborcza. A poza tym, no proszę państwa, 460 miejsc w parlamencie, pogodzić całą opozycję, jeżeli chodzi o jedynki, dwójki, jeszcze są te konflikty w regionach, kto i tak dalej. To jest bardzo trudna sprawa, więc to jest. I trzecia jeszcze sprawa. Bardzo podniecili się niektórzy działacze Platformy Obywatelskiej, ale także i Donald Tusk, tym, co się wydarzyło na Węgrzech, że opozycja się potrafiła zjednoczyć, że wystartuje razem w wyborach kwietniowych, ale już się okazuje, że te wyniki w sondażach wcale nie są tak powalające i że Orban może mieć szansę na to, żeby te wybory wygrać. Co prawda się udają tam z delegacją, żeby zobaczyć, jakie tutaj doświadczenia można do Polski przywieźć, ale no, to jest zupełnie inna sytuacja na Węgrzech, jeżeli chodzi o opozycję, niż w Polsce. Zdecydowanie, Marcinie, chciałem cię jeszcze spytać o kwestię trochę przyszłości, trochę pogdybajmy, jeśli pozwolisz. Co się stanie, jeżeli Donald Tusk, przepraszam za wyrażenie, przegra wybory, to znaczy w tym sensie, jeśli on nie skonsoliduje opozycji na tyle, żeby te wybory wygrać. Rzeczywiście pytanie poważnego publicysty o to, co będzie za 2 lata, zakrawa na żart, ale pobawmy się trochę, ten program ma również taką formułę. Myślisz, że ten człowiek jest, będzie w stanie w jakikolwiek sposób jeszcze wokół siebie zgromadzić na tyle silną grupę, żeby coś w polskiej polityce zmienić? W polskiej polityce powroty do tej pory się nie udawały. Mówimy, czy to o byłych premierach, czy to o byłych prezydentach, to nigdy dobrze nie wychodziło. A co do takiej idei zjednoczeniowej, to Donald Tusk już kiedyś był patronem takiego ciała, które nazywało się Koalicja Europejska. Wydawałoby się, że dla tej części strony politycznej to wybory najłatwiejsze, a jednak zostały przegrane i zwycięstwo było kolejne Prawa i Sprawiedliwości. Więc jakby mało argumentów ma tutaj Donald Tusk. Coś nam... po stronie lewicowej też na przykład Adrian Zandberg też próbuje stawiać swoje warunki i też czeka na czas po wyborach. No niech każdy zmierzy się ze swoim wynikiem. Nie każdy uznaje taką mesjańską rolę Donalda Tuska i chce go wziąć sobie na sztandar, bo nie każdemu pasuje taka relacja z Donaldem Tuskiem, jak być może Barbarze Nowackiej czy Katarzynie Lubnauer, o której mówimy. No może Katarzynie Lubnauer bardziej, bo już mniej pytań jest teraz o finanse Nowoczesnej, więc może to nawet jej i pasuje, ale lewica bardzo chce tej podmiotowości i też tutaj się zgadzam, że nie dawałbym się nabrać na taki uśmiech Włodzimierza Czarzastego, bo to jest człowiek, który z takim samym uśmiechem może skoczyć Donaldowi Tuskowi do gardła i odgryźć to i tamto. I tutaj będzie to naprawdę zażarta bitwa. Natomiast propozycja rzeczywiście jest taka, odsuńmy PiS od władzy. Tak. Każda propozycja ze strony opozycyjnej jest dokładnie taka sama, tylko że każdy chce to jakby zrobić inaczej. To znaczy Donald Tusk chce być tylko tym jedynym, który przeciwstawi się największemu złu w Polsce, w cudzysłowie, w tym momencie, czyli dobrej zmianie. A Włodzimierz Czarzasty mówi, zróbmy to rozsądnie, porozkładajmy to na kilka głosów, na kilka orkiestr. Natomiast Donald Tusk jest solistą. On nie chce się dzielić ewentualnym sukcesem, no bo jeżeli mierzą w sukces, no to rozumiem, że potem te frukty jakoś będzie trzeba rozdzielać. On chce być tym jednym człowiekiem, który będzie wskazywał palcem, ty tu, a ja tam.
Zobaczymy zresztą, jak to się skończy. Aleksandra Jakubowska, bardzo ci serdecznie dziękuję. Dziękuję i Marcin Wikło, dziękuję Marcinie. Byli dziękuję bardzo. Moimi państwa gośćmi. A ja się już z państwem żegnam, ale zostańcie przed telewizorami, przed tabletami, komórkami za moment dalsze gorące pytania telewizji w Polsce.pl.